Trójka bohaterów w przekroju całego sezonu, a zatem nagroda dla najlepszych w punktacji generalnej Pucharu Świata. Tą wygraną już wcześniej zapewnił sobie rewelacyjny Halvor Egner Granerud. Zgromadził łącznie 1572 punkty, wyprzedził drugiego Markusa Eisenbichlera o 382 punkty. Na miejscu trzecim Kamil Stoch, 955 punktów. No i z tego tutaj się cieszymy, gratulujemy Kamilowi. Te ostatnie konkursy w jego wykonaniu nie były zbyt dobre. Nie wyjeżdża może w najlepszych nastrojach z planicy, ale ta trzecia lokata na zakończenie sezonu Pucharu Świata jest taką nagrodą za cały sezon. Kamil Stoch, przypomnijmy, że w tym sezonie Kamil 8 razy stał na podium indywidualnie. Trzykrotnie zwyciężył tę piękna seria, która się rozpoczęła od Innsbrucka poprzez Bischofshofen i później w Titize Neustadt. 4 razy był drugi, raz był pierwszy, 2 razy wygrywał kwalifikacje do konkursów. W sumie 8 razy na podium i gdybyśmy zrobili wyłącznie taką klasyfikację z miejsc na podium, to Kamil zająłby w niej drugie miejsce. Tymi srebrnymi medalami, drugimi miejscami wyprzedziłby Karla Geigera. Tak, bo oglądany Markus Eisenbichler w tym sezonie 9 razy na podium, dwukrotnie wygrywał. Najlepszy sezon w jego karierze. Poprzednio w sezonie 2018-19 na miejscu siódmym, a teraz odbiera srebrny medal za drugie miejsce w punktacji całego sezonu. No i przypomnijmy, że dla Kamila to jest 6 miejsce w pierwszej trójce poza 2 zwycięstwami w 2014 i 2018 roku. 6 razy w sumie na podium. I Halvor Egner Granerud, to jest jego chwila, to jest jego moment. Objął prowadzenie już w Niżnym Tagile i nie oddał go do końca. 11 razy zwyciężył, 2 razy był drugi. Na pewno najlepszy skoczek tego sezonu, chociaż może te niektóre skalpy na Mistrzostwach Świata, w lotach i na Mistrzostwach Świata, jemu uciekły. Nie udał mu się turniej 4 skoczni, ale w tej klasyfikacji był absolutnym królem i dominatorem. No i to także objawienie sezonu, bo przecież do tego sezonu najwyższa lokata jego w Pucharze Świata to 15 miejsce w sezonie 18-19. Żegnamy widzów programu Pierwszego Telewizji Polskiej. Za chwilę w jedynce Anioł Pański, a my pozostajemy w TVP Sport. Po krótkiej przerwie wrócimy na dekorację Pucharu Narodów.